hej. Dzisiaj będę trochę jaśniał. Łuna się nade mną roztacza. Przepiękna pogoda, całe 11 stopni. Pytanie padło, czy autyzm? Obchodzę. Mam niebieską koszulę dzisiaj. I nie tylko niebieską koszulę, ale padło pytanie, czym dla mnie jest autyzm. I to jest ciężkie pytanie, bo z jednej strony, jeżeli bym patrzył jako ja, pedagog, profilaktyk, terapeuta, tak, to jest to zaburzenie ogólnorozwojowe, tak, jest to inny rodzaj, inny sposób rozwijania się, są to, tak, patrzymy przez to, że dziecko inaczej się emocjonalnie rozwija, że dziecko inaczej emocje wyraża, problem z wyrażaniem uczuć, czasami później zaczyna mówić, to spektrum tych zachowań jest kosmicznie wielkie, ale to ja jako pedagog, profilaktyk, a ja jako człowiek, autyzm jest, nie wiem, czymś pięknym? Tak można powiedzieć. Mam akurat takiego trolla w rodzinie, który posiada w swej majątności takie coś i jak ja to widzę, to coś... Początkowo to było coś takiego, o ludzie, nie? A potem dziecko zawsze ci powie, że śmierdzisz jak śmierdzisz. Coś, czego inne dziecko może ci nie powie, bo nie wypada. Dziecko zawsze powie ci, Leszek, wyjdź, kiedy nie ma ochoty na ciebie patrzeć. Czasami nic nie powie, czasami ucieknie, czasami ilość bodźców jest za duża i dziecko po prostu przyjdzie i przybije piątkę i pójdzie dalej. Czasami autyzm ma postać psa w powietrzu, jak dziecko za ogon trzyma. Czasami robi różne inne dziwne rzeczy, ale to jest taki... To jest taki charakter, nie? To jest taki styl bycia, styl życia. I jakby, jeżeli tak nie ma co, jeżeli wsadzimy płytę, tak na takim filmiku jednym jest, jeżeli wsadzimy płytę z PlayStation do Xboxa, no nie pójdzie, tak? I jakby my też musimy trochę nauczyć się myślenia autysty, bo dla mnie, okej, to nie jest problem. Tak, to jest coś fajnego, jak uśmiechnięte dziecko chodzi i nazywa rzeczy po imieniu. Jak coś mu nie smakuje, to powie, tak, nie oszuka i tak dalej. Zobaczcie, możemy patrzeć na to przez wiele różnych pryzmatów. Tak. Pryzmat zawsze rozszczepia światło, czyli rzuca więcej, rozbarwnia i jest w ogóle ciekawiej, ale zobaczcie, jak ja postrzegam, bo to, tak myślałem, że ta odpowiedź będzie dla mnie prosta, nie? Że się nie zaplątam w tej odpowiedzi, ale gdzieś tam, już pomijając aspekt emocjonalny, nie? Ale gdzieś to tak trochę tak trudny temat jest dla mnie też, nie? Bo jakby okej, wiemy, tak, terapie tam behawioralne i tak dalej, wszystko okej, tylko to dziecko sprawia tyle radości, jak każde inne dziecko. Trochę więcej czasu absorbuje, ale cóż, ale dzięki temu można zadbać o większą relację z dzieckiem, o wartościowszą relację z dzieckiem. Być może to dziecko nie będzie tak doceniało, natomiast jest to bardzo ciekawe i taka historyjka mi się przypomniała, jak pięciu niewidomych od urodzenia mnichów miało opisać słonia. Jeden mnich złapał za trąbę i powiedział, słoń jest jak wąż. Drugi złapał za nogę i powiedział, słoń jest jak drzewo. Trzeci wszedł na słonia i krzyknął, słoń jest jak skała. Czwarty złapał ogon i mówi, że słoń jest jak sznurek. Piąty wszedł w łajno słonia i powiedział, słoń jest miękki i półpłynny. Który z nich miał rację? Każdy opisał to, co widział, nie? Dlatego tutaj, jeżeli patrzymy, czym dla mnie jest autyzm, to głównie autyzm to jest super przygodą, nie? Głównie autyzm to jest czymś, co można zgłębiać, czymś, nad czym trzeba chwilkę dłużej się pochylić i zrozumieć pewne rzeczy, a wtedy jakby nie ma problemu. Kiedyś miałem w szkole ucznia z autyzmem i zawsze mnie zastanawiało, skąd jego tata bierze tyle siły, energii, że zawsze jest uśmiechnięty, nie? Tak jeszcze kiedyś początkujący byłem w branży i tak mówię, kurczę, jakie to fajne, tyle człowiek ma problemów, ale potem jaki to problem, nie? I tu druga historia. Kiedyś przeczytałem w książce taką historyjkę, która mówiła o chłopcu, który niósł na rękach swojego brata niepełnosprawnego. Gdzieś tam wózek się zepsuł, chłopczyk wziął brata na ręce i go niesie. I ktoś się zapytał i mówi, to musi być dla ciebie ciężko.
On tak się uśmiechnął. Ciężko? Przecież to mój brat. Ja tak samo tutaj. Okej, to jest dziecko. Czy ma autyzm, czy nie ma autyzmu, tak? Czy jest gdzieś tam pogubione, czy nie. Bo tutaj jakby już odchodzę troszkę od tematyki autyzmu, żeby nie było tak, że wow, nie, że mam autyzm, jestem super. Okej, jesteś taki, jaki powinieneś być, nie? Twoje zachowanie jest tak, jakie powinno być, jeżeli mamy, ktoś ma w rodzinie autystyka. Okej, jest to frajda, początkowo jakieś tam przerażenie, ale zobaczcie, też czasami dzieci, którym się noga się trochę omsknie, przewrócą się w tym, w cudzysłowie, w tym znaczeniu, też wymagają więcej troski, opieki i tak dalej. Dziecko jak dziecko, nie? I jakby nasze podejście do tego, ale zawiało, nasze podejście do tego jest mega kluczowe, nie? Na ile ja stanę na wysokości zadania, nie? Jedno dziecko w Polsce na 100 ma zdiagnozowany autyzm, gdzieś tam czytałem. Nie wiem, jakie są aktualne badania i kiedy były tamte badania, ale świadczy to o pewnej wyjątkowości. Nie? Jeden rodzic, jedna rodzina na 100 w tym wypadku może powiedzieć, że ma wyjątkowe dziecko, ale każde dziecko jest wyjątkowe dla swojego rodzica, nie? Także jakby tutaj nie demonizujmy. Niedawno był dzień osób z zespołem Downa. To jest przefantastyczne osoby. Uwielbiam takie osoby, które na trisomie mają, które mają trisomie chromosomu. Natomiast mega można przyzwyczaić się. Bardzo ładnie śpiewają. Kiedyś w Elblągu na warsztatach terapii zajęciowej chapnąłem taką grupkę do śpiewania na festynie. Rewelacja, się spisali. Nie? I teraz zobaczcie, to jacy są ci ludzie, tak? Ludzie chorzy, ludzie z zaburzeniami rozwojowymi i tak dalej. Zależy w głównej wierze od naszego sposobu patrzenia. Nie? Jeżeli patrzycie teraz w telefon, widzicie mnie. Jak ja patrzę teraz w telefon, też widzę siebie, ale też widzę drogę, którą kontroluję cały czas, żeby bezpiecznie dojechać. Nie? I ten sposób patrzenia. Jeżeli będziemy robili z takich osób dziwadła, to będą dziwadłami. Nie? A tak samo dziwadłami może być osoba otyła, tak samo może być osoba wyższa. Zależy to od naszego punktu widzenia. Jeżeli mamy w sobie kompleksy, jeżeli potrzebujemy się dowartościować, zawsze będziemy innych postrzegali w kategoriach gorszych od siebie, mimo że tak nie jest. Nie? Także autyzm jest to zaburzenie, ale autyzm to jest dziecko z autyzmem, to jest dziecko i na tym koniec. Tak, to jest dziecko. Tak później będzie dorosłym, tak samo jak każdy inny człowiek. I jakby to jest moje patrzenie na autyzm. Natomiast dla mnie autyzm to jest tak, jak teraz patrzę dzisiaj o tej godzinie, tak? Dla mnie to jest dziecko. Dla mnie to jest szczęście chodzące po domu, dla mnie to jest troszkę nieprzewidywalne dziecko, dla mnie to jest dziecko, które mnie nigdy nie okłamie, dziecko, które będzie ze mną szczere, nawet do bólu, dziecko, które nie będzie gdzieś tam zmuszało się do tego, żeby być ze mną, kiedy nie chce, bo wypada i tak dalej, nie? Na tą chwilę tak postrzegam. Co będzie jutro, co będzie za rok, nie wiem. Jako człowiek widzę tak. Jako jakiś tam pedagog, profilaktyk, terapeuta, czy jakkolwiek tego nie nazwać, tak? Zaburzenie, które gdzieś tam terapią można wspierać, można zwiększyć poziom funkcjonowania w organizmie. Bo nie wiem, drogi słuchaczu, o który aspekt pytałeś. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o autyzm. Dzięki za odzew w sprawie profilaktycznych sieci szkół. Tutaj będziemy na łączach, będziemy się kontaktować, gdyż będziemy to odpalali w warmińsko-mazurskim województwie i pomorskim. Także trzymajcie się ciepło. Ja sobie jadę dalej. Hejka!